Że jestem kurwa wykwalifikowanym człowiekiem takim, że wiesz, że chuj. Eryk Brodnicki, pozycja trzecia na liście Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich. Nazywam się Eryk Brodnicki. Później przechodzę na hip-hop. Mam 21 kurwa lat i jestem pełnomocnikiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu. Elita spod Gołębnika, kurwa. W zbliżających się wyborach samorządowych zamierzam ubiegać się o mandat radnego w Radomskiej Radzie Miejskiej. Najbardziej jadę PiS. Zapraszam do zapoznania się z moją osobą. University Warszawski. Jestem studentem trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Czaisz bazę. Na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją administracji porządku publicznego. Wróć kurwa. Administracji porządku publicznego. W czasie studiów poznałem już takie dziedziny jak ekonomia, prawo administracyjne czy podstawy politologii. Tego Suskiego słucham, wiesz, idioty. Uważam więc, że mimo młodego kurwa wieku jestem osobą kompetentną i świadomą swoich ewentualnych obowiązków prawnego. Nie ma chuja we wsi, nie ma drugiego takiego jak ja. Może tego nie widać. Reprezentuję biedę. Odkąd pamiętam, kawałki baby zaczynętego dają mi energetycznego chłopa o poranku. Nieraz też hip-hopi rap pomógł mi stanąć na nogi i pokonać wszelkie trudności. Dlatego też nie mogłem nie wspomnieć o tym w moim wideo CV. Wróćmy jednak do Radomia, w którym się urodziłem, wychowałem i zawierałem pierwsze przyjaźnie. Historią Radomia zainteresował mnie mój pradziadek jeszcze w szkole podstawowej. Moją ulubioną pozycją jest Radom, zarys dziejów miasta doktora Sebastiana Piątkowskiego. Myślę, że to obowiązkowa lektura dla każdego radomianina. Eryk Brodnicki, pozycja trzecia na liście Prawa i Sprawiedliwości. Chcecie dowiedzieć się o mnie więcej? Jeśli tak, to zachęcam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, na którym codziennie znajdziecie krótką relację z przebiegu mojej kampanii wyborczej. Do zobaczenia wkrótce.